Cześć moi drodzy. Jakiś czas temu pokazywałem taką fajną, małą kamerkę od firmy E-Ray Technology. Tak, E-Ray Technology. Kamerka jest spoko. Po kilku miesiącach użytkowania stała się moją podstawową kamerką. Jeszcze używam kamery testa od czasu do czasu, ale z tego najczęściej korzystam. Pan Chińczyk z tej okazji, że to się tak fajnie sprawdza, przysłał kolejną wersję. Ta wersja tak naprawdę nie jest przeznaczona do majsterkowania, tylko bardziej do jakichś takich outdoorowych rzeczy. I ta wersja podobno jest lepsza ku majsterkowaniu. Jest trochę tych rzeczy. Sam jestem ciekawy co. Tu się domyślam, że będzie kamera, ale ciekawią mnie dodatki, których poprzednio nie było. I od tego chyba sobie zacznę, żeby rozpakować te właśnie dodatki i przekonamy się, co to jest. O kurczę, to jest uchwycik. Może to być ciekawy dodatek, żeby złapać sobie taką kamerkę. Ok. Zobaczymy tutaj, co będzie. Tak, zobaczcie. Device, który umożliwia montaż kamery na specjalnej szynie, na przykład na jakiejś broni i tak dalej, ASG i nie tylko. Pudełeczko jest ładne, zgrabne. Jakieś papierki, ładne, skromne pudełeczko. I sama kamerka. Kamerka ma metalowy korpus. Ta kamerka ma plastikowy korpus. Jest jeszcze mniejsza. Niesamowite. Nowa kamerka jest jeszcze mniejsza. To jest takie wow, bym powiedział. Obiektyw jest też troszkę inny. Jestem bardzo ciekawy, jaki obrazek to da. Bezpośrednie różnice w jakości to podobno ilość klatek na sekundę albo odświeżanie przetwornika. Ta ma odświeżanie około chyba 25 Hz, ta ma 50 Hz. Jak najlepiej sprawdzić kamerkę? Na żywym przykładzie. Mamy tutaj MacBooka R. Kamerkę zamontowałem już w uchwyt. Muszę powiedzieć, że uchwyt jest bardzo poręczny, więc jakby ma swoje takie zastosowanie typowo stacjonarne. Wracając do MacBooka, jest to A1466, który z dnia na dzień sobie wyzionął ducha. I spróbujemy go zdiagnozować za pomocą tej kamery, a może uda się go nawet naprawić. Do uchwytu zapiąłem Samsunga S8, nie wiem na jakiej wersji Androida. Aplikacja do obsługi kamerki nazywa się Thermal AX. Jest całkiem ciekawa i robi wrażenie. No po prostu wow. Aplikacja ma jeden feler. Mianowicie kamera obsługuje odświeżanie z szybkością 50 Hz. Natomiast aplikacja nagrywa obraz w szybkości maksymalnej 30 Hz, 30 klatek na sekundę. Nie wiem dlaczego. Teraz tak, jak się zachowuje laptop? No, nie działa. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na zasilaczu. Odpalamy prąd i co się dzieje? To wszystko się dzieje. Nie ma startu. Więc rzućmy sobie okiem na ten sprzęt i zobaczymy, czy to się do czegoś nada. No i widzimy już elementy na płycie głównej z odległości około 20-30 cm. Ok, odpalam prąd. O, zobaczcie, coś już tutaj świeci. Minimalna odległość od płyty to jest mniej więcej 15 cm. Kamera obsługuje dwukrotne powiększenie i myślę, że ta jakość obrazu jest przyzwoita. Nagram to, co widzicie. Będziecie mogli sami ocenić, jak ten obraz wygląda.
Wykręcę płytę i zobaczymy, co tam słychać, czy uda się ten sprzęt naprawić, co będzie po drugiej stronie. Jak mnie oczy nie mylą, jest tutaj drobne zalanie w okolicy SMC. Jak to wygląda? Podłączyłem sobie płytę główną do adaptera MagSafe. Szukamy naszego układu. Tu jest nasz układ. Włączmy sobie też nagrywanie. Jak to wygląda? No pięknie. Widać, jeden z tych kondensatorów jest kompletnie zwarty. Wydaje się, że to jest skrajny element. Zobaczymy, czy będzie go można rozpoznać na teście patyczka, czyli bierzemy sobie jakiś wskaźnik, przykładamy do naszego elementu. I co jest? No jest to jeden z tych elementów. Niestety odległość, którą tutaj możemy zyskać, to jest około 15, może, no powiedzmy 10-15 cm. No to najmniejsze elementy trochę są nie najlepiej widoczne. Nie jest źle, ale trochę trzeba się bawić, żeby znaleźć taki element. Usunę kondensatory i zobaczymy, czy płyta się uruchomi. Kondensatory zostały usunięte. Zostały tutaj dość mocno uszkodzone pady. Ciekawi mnie, czy są tutaj jakieś przelotki. Jeżeli nie będzie przelotek, no to w zasadzie można pominąć ten etap oczyszczania i po prostu wlutować się do tego, co zostało na tych padach. Wydaje mi się, że przelotek tutaj nie ma. Miejsca zostały oczyszczone, przygotowane pod wlut kondensatorów. Sprawdźmy, czy ta płyta będzie zachowywała się inaczej. Mamy tutaj zasilacz. Poprzednio było 64 mA zwarcia. Co teraz mamy? Płyta startuje. Płyta się po prostu uruchamia. Wrzucę ją do korpusu. Mamy fan spin. A będziemy mieli jabłko. Mamy gong. Sprzęt jest w trybie awaryjnym z powodu niepodłączenia akumulatora i trackpada i kamerki. Zobaczymy, czy będzie jabłko. Folder zamiast jabłka. Zamiast jabłka mamy folder, ale sprzęt wystartował, więc jesteśmy w domu. No, jaka jest moja opinia na temat tej kamerki? Daję radę. Bardzo mnie ciekawi, czy producent wyda kolejną aktualizację aplikacji po to, żeby można było nagrywać obraz w 50 Hz. To może się przyczynić do jeszcze ciekawszych efektów, które będzie można uzyskać z obrazowania taką kamerą termowizyjną. Czy ja jestem zadowolony? Tak, aktualnie ta kamera kosztuje niecałe $400, więc za tą cenę daje radę i można serwisować sprzęt elektroniczny, MacBooki z pewnością. Może nie najlepiej jest na nagrywanym obrazie, bo jest to tylko 30 klatek na sekundę, a fajnie byłoby mieć 50, ale mimo wszystko można zauważyć dużo ciekawych detali i ten obraz zyskuje na jakości. Z minusów aplikacja, która nagrywa tylko w 30 klatkach i brak oprogramowania na komputery, PC, Windows i tak dalej. To jest trochę słaba strona tej kamery. Producent nie udostępnia na razie żadnego oprogramowania. Pytałem, nic nie ma. Ogólnie jestem zadowolony. Naprawiłem MacBooka, jest spoko. Wszystkie linki i informacje będą w opisie pod tym materiałem wideo. Do następnego razu, trzymajcie się.